też przygotowaną całą elektrykę pod montaż bramy, trzeba przygotować samą ścieżę. I tak jak w naszym przypadku, tu będzie klej, siatka, klej, klej, siatka, klej, natomiast tutaj będzie węgarek. Węgarek będziemy ocieplać zaraz styropianem grafitowym 5 cm. I on będzie właśnie wyklejony tu i tu. Tutaj będzie zlicowany z tą częścią muru, tak samo jak i tutaj na górze. I będzie założony kątownik, potem siatka klej. To będziemy z żoną teraz robić. Tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli chodzi jeszcze na czym będę kleił i co używam do zaciągania pod szczelny montaż, tak jak było na filmie. Tutaj macie kartę do tego filmu. To jest to klej do styropianu Alpol. I to właśnie tym jest zaciągana zaciągany pod ciepły montaż, oraz teraz będę kleił płyty właśnie styropianowe. Widzicie tutaj piątkę, styropian plus, ten sam, który widzieliście rozładunek wcześniej. I teraz będę za pomocą tej swojej maszynki docinał tutaj kawałki po 24 cm, one będą tutaj wklejone, tu będzie zlicowane i to będą nasze węgarki, zarówno tu i tu. Więc najpierw zaczniemy od tego, że węgarki, że przykleimy styropian, tak? Po przyklejeniu styropianu, gdy on już złapie, wtedy wkleimy narożniki. I gdy to już przyłapie, wtedy nakleimy tutaj siatkę, tak żeby się licowała z tymi narożnikami. Będzie zaciągnięte siatka, klej, siatka, klej. I to będziemy teraz robić. Tam jeszcze mam grunt. Gruntem teraz przelecę raz, dwa, zagruntuję po prostu ściany, żeby one się tak nie pyliły. I tyle. To jakoś tak pokażę wam może urywki z tego, co będziemy pracować z żoną przy muzyce. Ale to tak w kwestii przygotowań dalszych bramy do przygotowań otworu do montażu bramy. Po przyklejeniu taką dosyć rzadką zaprawą wypełniamy po pierwsze szczeliny, które tu powstały, oraz zabezpieczamy, bo tutaj nie będzie wykańczane ta warstwa od przodu, zabezpieczamy styropian grafitowy przed światłem. Bo po co on ma się utleniać, wyginać, cudować? Więc po prostu taką bardzo rzadką zaprawą go zaciągamy. Cieniutka warstwa, tyle po prostu go zakryć. Tutaj będzie siatka z klejem zaraz zrobiona, więc tego nie będzie widać. Znaczy oczywiście najpierw narożnik, ale najpierw, tak jak tu mamy szczelinę po pianowaniu, żeby był pion, żeśmy robili, to wypełniamy wszystkie szczeliny, po czym zabezpieczamy sam styropian. My żeśmy akurat kleili na piankę. Jeżeli macie nierówno, to polecam na sam klej, bo wtedy łatwiej pion i poziom złapać. Więc... O. O, cieniutko. Szybko, łatwo. I w ten sposób mamy zabezpieczony styropian grafitowy. Póki nie będzie elewacji, bo na razie elewacji jakby nie robimy. W tym momencie w sensie. Dobra. Wszystkie.
Jak widzicie, narożniki ten osadzone. Tutaj też już zrobiłem siatkę, znaczy klej siatka, tak? I tak będzie w ogóle zrobiona cały garaż i cała kotłownia, jeżeli chodzi o tynki nasze wewnętrzne. No i tutaj pokażę, jak ja to robię, jeżeli chodzi o układanie siatki, tak? Tutaj mam akurat kawałek do położenia. Złą packę wziąłem. Tak, tutaj mamy po prostu styropian i trzeba go zazbroić. Tutaj od prądu jest zaciągnięte klejem, tak jak wcześniej widzieliście na filmie. I tak jak tutaj mamy, tutaj można to zeskrobać, jeżeli gdzieś coś odstaje. No i co? No ja to robię na pacę z zębami. Chyba tak się powinno robić. O, ale chyba mam za gęsty klej. No i to chyba dużo za gęsty. Zaraz zacznę. No, jakiejś tragedii nie ma. No i po prostu kładziemy klej na grzebień. Słychać, pociąg jedzie. Nie wszystkie przejazdy są z rogatkami, dlatego taki głośny. Dobra, zejdziemy trochę niżej. No i tak kawałek po kawałku trzeba naciągnąć ten klej. Tak samo robimy przy elewacji. Dokładnie w ten sam sposób. Wiem, że tak urywkami wam pokazuję małe kawałki, ale mówię, no jak robię z żoną, to tak. Tak samo nie wiem za bardzo, co tu pokazywać, bo tu nic skomplikowanego nie ma. Nakładamy klej po całości, od góry do dołu. Tak samo w górę. Trochę mógłby być rzadszy. Nie wiem, czy dobrze w ogóle mnie słyszycie, bo wieje tutaj. Akurat mamy przeciąg w miejscu pracy. Dobra, tą częścią jakby pacy roboty mamy skończoną. Mamy tutaj siatkę przyciętą. Siatkę zawsze przycinamy tak, żeby zachodziła na siatkę obok. Jako że tutaj mamy zatopiony narożnik, no to siatkę staramy się wkleić tak, żeby nachodziła na ten narożnik, który tutaj mamy. Tutaj zostawiamy pusto, ponieważ tutaj będzie doklejona jeszcze warstwa 20 styropianu. Tak, tu będzie jeszcze 20 cm styropianu, będzie narożnik i od tego narożnika będzie mały kawałek jakby wklejony, że tak powiem. Dobra, trzeba by tu wybrać otwór, przez który przełożyć. No, trzeba poprawić. No, taki duperel, ktoś by powiedział, ale nie chcę już dziurawić siatki. Po prostu przełożyć przez jeden z jej otworów. Dobra, no tu mamy siatkę trochę za długa, ale to nie kłopot. No i trochę za nisko wsadziłem. Widzicie, bo tak, siatka dojdzie tu i trochę niżej, więc trochę wyżej trzeba wsadzić w tym miejscu, ale trochę wyżej. No tu wsadziłem, albo tu, jeszcze lepiej. Dobra, nie wiem, czy widzieliście, co robiłem, no mam nadzieję, że tak. Dobra, no i lecimy od góry. Siatka. Ktoś ucieka. I tak kawałek po kawałku zatapiamy siatkę. No już pewnie widzieliście na niejednym filmie, nie jednego youtubera. Nadmiar oczywiście zdejmujemy.
jak widzicie, zaciągnięte. Macie tutaj zrobione siatka klej, tak samo jak i już tutaj na tych bocznych krawędziach. Jeszcze na to pójdzie druga warstwa kleju na wyrównanie. Będzie zaciągana taką oto szpachelką na koniec, tak, w celu wyrównania, aby było już ładnie równo. I to jest gotowe. I w ten sposób jest to przygotowane do montażu bramy. A czemu tak to jest wykańczane? Jeżeli byłby tynk, to byśmy to tynkowali albo przyklejili płytę kartową gipsową, ale że u nas będzie siatka klej na wszystkich ścianach tutaj w kotłowni i w garażu, no to nie było sensu się z tym męczyć, to po pierwsze. Po drugie, tu, tak jak mówiłem, trzeba wykończyć te elementy ościeża, do których będzie przylegał mechanizm bramy, tak? Czyli tutaj mamy 5 cm styropianu, więc mechanizm bramy będzie gdzieś tutaj, tak, żeby tutaj właśnie nie wiało, nie cudowało, tak? I to w ten sposób jest zrobione. Tutaj na górze też będzie siatka z klejem, ale to już nie będę pokazywał, bo po co 10 razy to samo. Jeszcze może od zewnątrz pokażę. Macie od zewnątrz, jeszcze tutaj będzie ten styropian zabezpieczony. I tak to zostanie już zostawione. Nie będziemy tutaj już nic robić, tak to zostaje już do docelowej elewacji, gdzie tutaj przyjdzie 20 cm styropianu na to. No. I to tyle z przygotowania. Tam jeszcze będziemy kleić styropian do sufitu, tak? No bo tutaj będzie mechanizm bramy, więc też jeszcze trzeba styropian do sufitu przykleić. No już tego nie będziemy wam pokazywać, no bo już nie ma nic ciekawego w tym, więc tutaj będzie styropian przyklejony do sufitu. I tyle. Jedyne co, tak jak mówię, warto sobie zaznaczyć miejsca, w których są belki, zrobić zdjęcie, zaznaczyć, gdzie są belki, żeby potem nie było problemu z tym, że nie wiecie, gdzie jest jakiś przewód kabel albo cokolwiek takiego. No, to chyba tyle. Spokojnego, hej.